To jest zatrważające, że nikt tutaj nie, nie czuje się w elitach politycznych w obowiązku, żeby pomyśleć o, o tym, co Polska ma wspólnego. A jak nawet mówią, że, 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 że mają to na uwadze, wygłaszał swoje słuszne poglądy na wszystko. I do czego ten kryzys prowadzi, pana zdaniem? No, prowadzi do tego, że Polska, z której byliśmy dumni, e, 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 już zaczyna powoli być takim... E, Krajem, którym właściwie ludzie nie wiedzą, co zrobić? Znaczy inni nie wiedzą, co z nami zrobić, tak. tak? No, Ekonomist straszne rzeczy napisał, napisał o Polsce, o tej sytuacji w ostatnich tygodniach, że kraj, który był dumą Europy i transformacji rozszerzenia wschodniego, teraz staje się zagrożeniem. No, mocne słowa tam padają. Jak nasze otoczenie będzie na to reagowało? Nasze otoczenie zewnętrzne, tak? Mm -hmm. Na razie wie Pan, to, co się stało wczoraj, nie jest na pierwszych stronach gazet, financial Times, prawda? Jest. E, no nie, bo nie było bunga bunga, to prawda? To jest dużo mniej e, e, poczytne.